10 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Krzywy Róg na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie ostrzelali miasto za pomocą rakiet i dronów. Zniszczone zostały domy mieszkalne oraz infrastruktura krytyczna. Rosjanie zaatakowali 5 dronami szachet zachodnią Ukrainę. Wszystkie udało się strącić. Odłamki spadły w miejscowości Malechów niedaleko Lwowa, uszkadzając budynki mieszkalne i biurowe. Jedna osoba została ranna. Zniszczono także dach i okna w budynku Instytutu Naukowego we Lwowie. Przedstawiciele ponad 90 państw świata wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Szwajcarii dotyczącej osiągnięcia pokoju w Ukrainie. Jej uczestnicy przyjęli rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowego, nuklearnego, wymiany jeńców oraz powrotu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosjan. Najważniejszy sukces dla nas, jeśli można tak powiedzieć. Najważniejszym sukcesem dla nas będzie oczywiście koniec wojny. To nie jest sukces, to jedyna możliwość istnienia w tym świecie. Jedyna uczciwa możliwość życia. Zrobimy wszystko, żeby zakończyć tę wojnę. Dzisiaj jest dopiero pierwszy krok, ale jakże potężny. Spotkanie w szwajcarskim Bürgenstock odbyło się bez udziału przedstawicieli Kremla. Prezydent Ukrainy podkreślił, że gdy powstanie gotowy plan działania, zostanie on Rosji przedstawiony. W szczycie pokojowym Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Ukraina, jako ofiara rosyjskiej agresji, ma pełne prawo do obrony swojej suwerenności i niepodległości. The peace agreement. Porozumienie pokojowe, które ostatecznie zostanie wypracowane, musi zapewniać Ukrainie suwerenność, pełne praktyczne możliwości obrony jej niepodległości, a także swobodne i nieskrępowane prawo do kształtowania swojej polityki wewnętrznej i zagranicznej, bez wpływu Moskwy. Podsumowując szczyt pokojowy, ukraińscy eksperci twierdzą, że skłonność Rosji do ustępstw i włączenia się w proces pokojowy będzie w głównej mierze zależeć od sytuacji na froncie.